taki daszek pomaga na przykład, jak jest słońce mocne. Nie masz nic w ogóle do ubrania, bo się trochę martwię. Dlatego noszę tą brodę. Kraść. Kraść? Tylko kraść. Zadaję pytania ludziom, no. Emerytom. Hej kochani, cześć. Nareszcie wiosna, czyli radość, uśmiech, zadowolenie czy słońce. A jeżeli słońce, to nowe możliwości, które bardzo często łączą się oczywiście z pieniędzmi. I w ten sposób gładko przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli pieniędzy. Niestety pieniądze to również podatki. Na szczęście te można rozliczyć bardzo prosto, łatwo, a jeżeli pracuje się na przykład w Holandii czy w Niemczech, to otrzymać również konkretny zwrot, czy na przykład iPhone'a. Wszystko dzięki urządzeniu pitbot.pl i podatki Meritum, czyli partnerowi dzisiejszego odcinka. Zapraszam. Na początek muszę skomplementować pani fryzurę. Świetna. Pytanie, jak się dorobić? Pan wygląda na bogatego. Jak pan to zrobi? To moja fundacja, kochany. Fundacja z fundacji. Tak, to jak stracić, mogę ci powiedzieć. Jak stracić, pani wygląda na bogatą. Jak pani to zrobiła? Jakaś jedna porada? I przede wszystkim zdefiniować swoje predyspozycje i talenty. To jest bardzo dobra, ważne. A jak na przykład mam talent do niczego? Albo lubię nic nie robić. Wyjść za mną. Dobrze wyjść za mną? Co można zrobić właśnie? No myślę, że teraz YouTube jest taką przestrzenią, że właściwie na YouTube, czyli kręcić filmy, gadać z ludźmi na ulicy. Przykład. Świetny pomysł, chyba tak zrobię. Czy nie jest ci za zimno? Nie jest mi za zimno. Na pewno jest ci ciepło? Na pewno. A co, nie masz nic w ogóle do ubrania, bo się trochę martwię. A czemu zdjęłaś? Żeby pokazać dziary? Czy już czujesz wiosnę? Też. Czy ktoś pani mówił, że jak śnieżynka pani wygląda? Nie, dziękuję. Nikt pani jeszcze nie mówił? To wygląda pani jak śnieżynka. Wszystkie one pracować mądrze, ciężko. A rodzice bogaci? To nie łatwiej? Jeszcze raz? Bogaci rodzice nie łatwiej? Nie miałem, to nie wiem. No nie znam się na tym. Pracować ciężko i na pewno się opłaci. Mądrze. Czyli mądrze. Nie ciężko. Uczyć się. Uczyć się? A jak ktoś już... Edukować, poznawać, zwiedzać, ile jeździć. Ile pan wygląda na bogatego? Kraść. Kraść? Tylko kraść i wtedy ma się... Powie pan... Na dzień dzisiejszy mam 52 tysiące złotych, ale u komornika na minusie. U komornika. Dokładnie. To pan nie. A pani? Pani ma też tylko w drugą stronę na przykład? To pani jest komornikiem. Tak, jestem komornikiem. To pani ma... Aha, to się... Właśnie spłacam długi. Aha. Byłem bardzo biednym rolnikiem kiedyś. Rolnikiem. A teraz jest pan bardzo bogaty. Tak. Jak się z tym... Pan lepiej się być biednym rolnikiem czy bogatym rolnikiem? Bogatym. Pytanie. Jak się dorobić? Jakieś są sposoby? Nie myślę. Szukam najbogatszych Polaków. Nie, pan jest dobrze odżywiony, pan jest w pierwszej piątce. Pan jest biedny? Biedny, czyli tak, to tylko na. Typowy gdańszczanin. Wygląda pan na bogatego. Oczywiście. Pozory. Czyli to chociaż tyle. To jest to pan ma jakiś taki rękę do wyglądania na bogato. Tak to mi się wydaje. No to być może spróbuję to wykorzystać, może co? Może to jest pomysł, żeby być bogaty. A to ja chciałem od pana rady, a teraz pan wziął. Co trzeba zrobić, żeby się dorobić? Brodę trzeba mieć. Ja znalazłam męża za $1 000 000, po prostu. Czyli pieniądze, pani jedzie na pana pieniądze. Pan zadowolony. Tak. My cały czas pracujemy, jeszcze się nie dorobiliśmy. A ciężko pracuję, bo ja takie rady słyszałem, że jak się ciężko pracuje, to się dorobi. Czy to jest... To na pewno. A czyli panowie nie ciężko pracują? Proszę... Spierdzielaj! Jezus Maria. Strasznie źle. Muszę skomplementować pana czapkę i drugie pytanie. Nagle stałem się strasznie bogaty. Co powinienem zrobić? Pana jako do specjalisty. Na buty, wygodne buty. Ilość? Nieskończoną ilość można wydawać na buty. Ile ma pani butów? Ja? 20 par? To jest dużo? To jest dużo. Komuś byś coś kupił albo dał, albo nie wiem. Zastał? Nie, nikomu bym nic nie dał. Nic, tylko sam. Tylko sobie. I to mi się podoba. Świetna postawa. Pani buty, a pani czapki. Ja z mamą się chętnie zabiorę w tą podróż. Czyli jesteście blisko. Podróży jesteście, tak, jesteście blisko. Bardzo. Bez facetów żadnych? No ja wiem. Ja bym sobie kupiła penthouse. Penthouse to jest, rozumiem, mieszkanie. Tak, na ostatnim piętrze. Pan ma twarde, stalowe nerwy i pana to w ogóle nie robi. Nic? Nie robi. Czyli jakbym spotkał tu pana, to pan cały czas będzie walił papierosa. No tak. Pan jest Janek? Nie. Nie, Bartek jestem. No bo w internecie jest Janek. Janek jest? Parę Janków pewnie jest w internecie. Nie, ale mają swoją też stronę. Swoją stronę. A pan ja jestem Bartek. Janka, miałem dziadka Janka. Z Facebooka też? Nie. No jestem na to. Pani wygląda drogo. Zapraszam do mnie do kabinetu. Do kabinetu? Tak, na konsultację z bioenergoterapii nauczę pana kreować pieniądze. Naprawdę? Lekko, z lekkością. A pani z lekkością kieruje? Tak. Dużo pani ma? Bardzo. Proszę. Kartę? Zapraszam. Myślałem, że pieniądze pani da. Skomplementować pani fryzurę. Nie wiem, czy to taka specjalnie taki szuwarek. Okrysadni krzyknął. Tak, rewelacja, tak. Z tym różowym, powiem tak. Pani, rewelacja.
co za Janek? Co ten Janek robi? Bo to mnie zainteresował ten temat. No niech pan wejdzie na Facebooka. No. Janek. Po prostu Janek. Janek. I tam pan zadaje pytania ludziom, no. Emerytom, skarżą się na PiS, na no. politykę. No wszystko on tam... Janek jest dobry. Pozdrawiamy Janka. No, a ja pana też pozdrawiam. Dzięki, ja pana. Piąteczka. Ale jak pan powie, kim pan jest, ja będę przypisany... W internecie Bartek USA. Bartek to... a USA to pseudonim. Bartek? Bartek już USA. Już wchodzę. Pan wchodzi? Na razie. Działamy. Najlepszego, dzięki.